Ja jestem młody w głowie i młody zostanę, mimo że dopadną mnie pewnie choroby, co jest naturalne, i że umrę, co też jest naturalne, a na razie starość mam w dupie. Te spektakle się dziwią, że ludzie, którzy mają powyżej 65 lat, że mają energię i że w ogóle śpiewają, że to jest jakieś strasznie dziwne i zaskakujące. Mnie to zupełnie nie dziwi. To jest dla mnie naturalna sprawa, że ludzie w ogóle śpiewają i mają ochotę coś robić. Nie rozumiem tego zdziwienia i może to świadczy o tym, że w ogóle mało się interesujemy muzyką i dla nas w ogóle jest to jakieś abstrakcyjne, że w ogóle można śpiewać, a po 65 roku to już jest w ogóle jakieś cuda się dzieją. A komentarze także są takie... To jest normalna sprawa. Ludzie, którzy słuchają tych prób, wiedzą, że młodzi powinni pozazdrościć takiego poweru i takiej energii tym ludziom, którzy śpiewają świetnie. Okazja do poczynienia wielu znajomości nowych, miłych, to jest nowych ludzi poznania. Nie zawsze tak się zdarza. Już teraz raczej w zamkniętych gronach się poruszamy, a tu takie nowe grono jakieś. Cudownie, znakomicie podobierał materiały i piosenki dla poszczególnych osób. Ja w ogóle nie przypuszczałam, bo ja jestem sopran wysoki bardzo i śpiewałam takie rzeczy, jak przetańczyć całą noc i raptem mi przychodzi śpiewać Janerki w tekstyturze tak niskiej, że ja nie wiedziałam, że ja w ogóle tak mogę. No po prostu wyzwoliło się coś we mnie, że ja śpiewam po prostu to, co czuję. I jest mi z tym bardzo dobrze. Po prostu wydaje mi się, że się czas cofnął o 40 lat co najmniej. Musimy stopniować to dla publiczności. Czyli po prostu
ten pierwszy moment to jest taki, że już nie mogę wytrzymywać i po prostu, że trochę jestem na miejscu, trochę się unoszę, trochę do mnie kołyszę i dopiero ostatni jest czas, dobrze? Drugi. Do lata tam crescendo możemy zrobić. Do lata. Bałam się starości, ale mam tego wielkiego farta, że spędziłam tutaj w Och Teatrze z grupą 65+, 2 miesiące, słuchając ich codziennie, poznając ich, rozmawiając z nimi i już się nie boję. Ukłon, nie trzymamy ukłon. Mieczysław Fok trzymał 30 minut. Nie, 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 nie